Cześć. Gdyby ilość tego typu filmów była na moim kanale trochę większa, to powiedziałbym, że tradycyjnie pora na film z serii Polowanie na żniwa. A tak powiedziałem, co powiedziałem. Jako, że słowo polowanie nie wzięło się znikąd, to na początku wybieram z grubsza cel, później jadę, nasłuchuję, obserwuję, gdzie się kurzy. Po dźwięku znaleziony pod wieczór bizon, a gdyby nie kurz zauważony za drzewami, to na zielone potwory bym nie trafił. Byłbym blisko, ale skręciłbym w drugą stronę. Polowanie, czyli też bizon namierzony z daleka. Próbowałem coś tam pozumować z ręki pewnym złomem, który posiadam, ale stwierdziłem, że jadę dalej, a później wrócę w to miejsce, bo bizon musi wyjść bliżej. Plan prawie doskonały. Tylko nie do końca wiem, jak działa mój drugi złom, który mam od niedawna. Przyjechałem za późno, ustawiłem się za daleko. Niby wszystko ładnie wyglądało, ale złom musiał nagrać po swojemu. Trochę z tym powalczyłem i bizona daje w jakości takiej, a nie innej. Polowanie ma swoje prawa, tak to sobie tłumaczmy. Zresztą zobaczcie sami. Tu już zamilczę, bo komentarz do tych obrazków jest zbędny. Oczywiście zapraszam do komentowania.